gościnnych progach Ośrodka Kultury Blitzbarku. I dziś spotkamy się ze sztuką, która jest może najbardziej i najgłębiej humanistyczna. Przywołuję bowiem temat apokalipsy, a więc ludzkich lęków, pragnień, ale też i pewnej nauki tego, co być może i przeciwko czemu możemy wystąpić. Też proszę wybaczyć mi, że niektóre fragmenty naszego dzisiejszego spotkania będą w języku angielskim, bowiem mamy wśród publiczności także gości ze świata. And now I bid you welcome here in the Lidzbark Cultural Center and hope you enjoy this evening. Na początek chciałem poprosić Dominikę, która jest autorką kilku prac. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Dominika Leszewska. Zostałam zaproszona do projektu przez Krzysztofa Okulskiego, który otworzył ten projekt w Warszawie. Jesteśmy z Warszawy. Bardzo nam miło, że nas chcecie gościć. Jest to temat trudny, oczywiście trudny, wymagający. Przedstawiłam dzisiaj cztery obrazy. So what are we talking about? At first, welcome my friends from London. This was the first idea when I saw this exhibition in Warsaw. We are on the way to London. To był pierwszy pomysł, jak widzieliśmy te obrazy w Warszawie, że to powinno być wystawione w Londynie, gdzie pracowaliśmy, gdzie dużo Polaków jest. Ale dlaczego nie w Lidzbarku? Chciałbym serdecznie podziękować wam wszystkim za to, żeście zechcieli tu przyjść, żeby dowiedzieć się, co chcemy przekazać wam, albo o co chcemy was zapytać językiem artystycznym, czyli językiem sztuki. Jako artysta zdecydowałem się na ten rodzaj ekspresji stosunkowo niedawno. Rysuję i maluję przez całe życie. Zjawisko apokalipsy utkwione jest w naszych głowach jako katastrofa, jako Armagedon, jako coś przerażającego. When we think about the apocalypse, we think about something very tragic, a catastrophe, something very gloomy. Postanowiłem skorzystać ze źródła, jakim jest Pismo Święte i Apokalipsa według świętego Jana, wczytać się w głębie tego przekazu, który tam nam on sformułował, święty Jan, i spróbować znaleźć w nim to, co najbardziej jest pozytywnego, konstruktywnego i radosnego. I've decided to look into the Bible, into the scripture, into the apocalypse, and to find the message. Dzieła, które powinno przemówić w dużym stopniu lepiej po obejrzeniu filmu. Sześćdziesiąt lat temu Izraelczycy stoczyli zwycięską wojnę o niepodległość. Dla Palestyńczyków porażka była katastrofą. Konflikt trwał.
Prefado. Nie możemy tylko zabijać i zabijać. Musimy z tym skończyć. Bardzo dziękujemy Marceli za ten absolutnie odrębny sposób interpretacji, ale gdzie w najistotniejszym elemencie jest hope, nie? Nadzieja. If I've understood you correctly, you are saying that apocalypse is also expressing hope. So what is the connection with the film in which there were many pictures of people without hope? Needs to be explained something. You couldn't understand the sentences written because inside the sentences was the explanation that there is not only catastrophe, but there is hope in our consciousness if we develop this consciousness to the level in which we understand each other and tolerate each other and tolerate our diversity. That we are different. Współczesna lubi przemawiać w sposób różnorodny, multimedialny. I taki właśnie był wieczór w Lidzbarku. Multimedialny, a więc muzyce towarzyszył koncert, malarstwu towarzyszył koncert, towarzyszyła projekcja filmu. A z nami jest dwójka artystów, którzy tego wieczoru, właściwie popołudnia, prowadzili spotkanie i wystawili pracę, które widzą Państwo w tle. Przedstawcie się, proszę. Może Dominika. Krzysztof Górecki. I Dominika Daszewska. I Dominika Daszewska, tak jest. No. Dominiko, co przywieźliście do Lidzbarka? Widzę formę niedokończoną, formę otwartą. Powiedz, przywieźliśmy zaproszenie. Bo ja zostałam zaproszona do projektu i to jest właśnie ten pierwszy punkt, a my tym projektem zapraszamy kolejnych artystów do współtworzenia pomysłu Krzysztofa, który opiera się o apokalipsę świętego Jana, ale to nie tylko. Dość trudny temat. Co cię zainspirowało, żeby go podjąć? Jaki jest punkt dojścia dla tej sztuki? Może proces, może dialog? To jest dobre pytanie, dlatego że na przestrzeni całego życia zastanawiałem się nad tym, po co ja maluję? Dlaczego biorę do ręki pędzel? Dlaczego rysuję? I w pewnym momencie mojego życia okazało się, że malarstwo może być też pewnym środkiem wyrazu myśli, przekonań, jakiejś perspektywy, która według mnie jest pozytywna. A to się zrodziło na gruncie jakby niedobrej oceny postmodernizmu w sztuce, który miał sobie oprócz wszechogarniającego pluralizmu aspekt destrukcyjny. Wszystko jest możliwe, wszystko można zniszczyć po to, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda. Tak jak Państwo widzą, współczesna sztuka, którą można określić mianem sztuki integralnej, w najnowocześniejszej swojej postaci chadza różnymi fascynującymi drogami. Zapraszamy
artystów lokalnych z Lidzbarka i okolic do udziału w tym projekcie, który swój finał być może znajdzie gdzieś na świecie. Dominiko, chciałaś jeszcze coś dodać? Tak, chciałabym zaprosić artystów, ale w kontekście otwarcia na coś, co pomaga nam zrozumieć ważne sprawy w życiu. Bo to jest bardzo uduchowiona strefa poszukiwań, bardzo taka delikatna i trudna. Ja dosyć długo dojrzewałam do tego, żeby namalować te obrazy, bo potraktowałam temat niezwykle poważnie. Uważam, że każdy świadomy człowiek, który chce tworzyć i przekazywać coś swoją sztuką, powinien raz na jakiś czas podjąć poważny życiowy temat, który sam w nim być może pozwoli odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Kto powiedział, że w sztuce musi być łatwo? Dziękuję serdecznie za to spotkanie, za ten wspaniały, owocny wieczór. A gościliśmy Krzysztof Andrzej Górecki, Dominika Daszewska. Dziękuję bardzo.